Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. To jest Dzień z Republiką. My dziś przez cały dzień, od wczoraj, transmitujemy, pokazujemy protesty rolników, które odbywają się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa, a także przed. Moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Ognisty, członek prezydium NSZZ Rolnicy Indywidualni Solidarność. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Tomaszu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Tomaszu, rozpoczniemy i tutaj też informacje od naszych widzów. Od krótkich wypowiedzi rolników nasz reporter Michał Jelonek jest dziś na miejscu pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie i tam rozmawiał z rolnikami. Zobaczmy te wypowiedzi, a następnie przejdziemy do rozmowy. Obiecali w jesionce konkretne rozwiązania wprowadzić, do tej pory nie ma. No i to jest skandal, że właśnie tak rolników się traktuje, tak. Tym bardziej, że no osoby w ministerstwie, które zarządzają ministerstwem, no opowiadają się, że są z rolnikami, ale taka mowa to co mogą tylko... No właśnie, bo dużo tych słów już padło, a nadal konkretów nie ma. Minister Siekierski jeździ po protestach i opowiada i klepie rolników po plecach, jak to ich popiera, tylko co z tego, tak, że jeżeli mówi się co innego, a robi się co innego, a to, że nasi koledzy dzisiaj kupują Ministerstwo Rolnictwa, no pokazuje tylko jedno, że jest brak woli na rozwiązanie tych problemów, z którymi dzisiaj się polscy rolnicy borykają. To jest przepływ towaru z Ukrainy, no i ten Zielony Ład, który dalej po prostu nie pozwala rolnikom normalnie funkcjonować. Rozmowy trwały wczoraj, od godziny 13 do, można powiedzieć, do późnego wieczora. Oczekiwaliśmy, że pan minister, jeden czy drugi, przedstawi nam, co z tych zawartych, prawda, uzgodnieniach w jasionce zostało zrealizowane. I oczekiwaliśmy, że powie tak, punkt A jest załatwiony, punkt trzeci jest w trakcie, a w ogóle to postaramy się, żeby w przeciągu miesiąca wszystkie sprawy były uregulowane. Bo tak działa odpowiedzialna służba państwowa, prawda? A nie usłyszeliśmy nic. I wracamy do naszego studia. Panie Tomaszu, rolnicy rzeczywiście skarżą się, że są po prostu ignorowani, że ich postulaty nie są spełniane. Na miejscu nie było, nie ma premiera Donalda Tuska, ma przyjechać Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, ale protestujący podkreślają, że to nie jest właściwa osoba do negocjacji i do tego typu rozmów. Czy podziela pan to zdanie? No tak, oczywiście. No i przyglądając się całej sytuacji, bardzo mocno zaczynam się zastanawiać, w co tak naprawdę gra rząd. Co chce osiągnąć? Dwa miesiące protestów, postulaty rolników są jasno określone, są precyzyjne. Dwa spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, kilka spotkań rolników z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, z ministrami rolnictwa. Wiemy o tym, że praktycznie wszyscy ministrowie rolnictwa wywodzą się z rolnictwa. Problemy są znane, mijają kolejne dni, kolejne tygodnie. I dalej problem nie jest rozwiązany. Patrzę na działania ministra Siekierskiego. Widzę, że on chce, jakby chciałby rozwiązać te problemy. Choćby nawet te spotkania z rolnikami, na których zawsze obiecywał, że ten problem rozwiąże, że będą te dwa postulaty pierwsze, czyli wywóz zboża i wprowadzenie embarga, łącznie z rekompensatami, żeby polscy rolnicy mogli sprzedać swoje towary. Będzie to zrealizowane, będzie to załatwione. No ale widzimy tutaj wyraźnie, że no nie ma woli, czy jakby nie miał poparcia ze strony pana premiera, bo jeśli mówimy o rekompensatach, jeśli mówimy o wprowadzeniu embarga, no to wiemy o tym, że minister rolnictwa, który nie jest w randze wicepremiera, no niestety musi liczyć na łaskę lub niełaskę swojego szefa, czyli premiera polskiego rządu Donalda Tuska. No i zastanawiam się, dlaczego ze strony pana premiera, jeśli pan minister ma te rozwiązania na stole, ministrowie jeżdżą po całym kraju, spotykają się z rolnikami, obiecują rolnikom rozwiązanie tych problemów, a minister Sikierski nadal nie może uzyskać poparcia pana premiera. I to jest bardzo zastanawiające, co tak naprawdę może jest, w co tak naprawdę gra rząd, lub może jest drugie dno tej sprawy, więc z jednej strony rolnicy organizują protesty, zajmujemy się protestami.
publicystami, pod publikę, tak to nazwijmy, a może z drugiej strony są robione zupełnie inne rzeczy lub przepychane jakieś inne zapisy ustawowe lub ustawy. Ale co pan ma na myśli? Jakie pan ma podejrzenia? Co może być tym drugim dnem? Ja w tym momencie nie mam żadnych podejrzeń. Dużo, dużo spraw w rolnictwie jest do rozwiązania, choćby nawet kończące się umowy dzierżaw, gruntów rolnych, kwestia suszy, o której nikt nie mówi, kwestia odbudowania pogłowia trzody chlewnej w Polsce. No to są bardzo ważne tematy, które jakby już, które już zeszły na boczny plan, o których nikt nic nie mówi. A wszyscy skupiają się tylko na dwóch postulatach, czyli wprowadzeniu embarga, czy zakazu tranzytu przez Polskę, czy wywozu zbóż z Polski, a cała reszta jakby odeszła na drugi plan. A to są rzeczy też bardzo ważne. Wiemy o tym przecież, że Ministerstwo Rolnictwa, no można powiedzieć, wyrzuciło do kosza cały program suszowy, który był naliczany z aplikacji. Okazało się, że większość tych rolników nie spełniło tej punktacji 30%. I teraz co dalej? O tych tematach w ogóle już nie ma mowy, a cały czas deptamy w miejscu i no można powiedzieć, kręcimy się w kółko. Mówimy o tym, co już powinno być dawno załatwione, choćby nawet po tych dwóch spotkaniach z panem premierem. No właśnie, ale to jest chyba istota tego problemu, że pan powiedział, że kręcimy się w kółku, ale dlatego, że te postulaty są no teraz priorytetowe, tak, ze względu na otwarcie granic z Ukrainą, a po prostu rozwiązań nie ma. Jak nie było, tak nie ma. No więc właśnie, mówię o tym. No komuś zależy bardzo mocno na tym, aby rolnicy skupiali się tylko na tych dwóch elementach, a ta cała reszta, o której wspomniałem, sprawy ziemi, suszy, hodowli, odbudowy pogłowia trzody chlewnej, owoce jagodowe, o które bardzo mocno apelują rolnicy, którzy zajmują się tą produkcją. Nikt o tym dzisiaj nie mówi w ministerstwie, bo jest jeden problem, czy dwa problemy główne, które już od dwóch, trzech tygodni było postanowione, że zostaną rozwiązane z początkiem kwietnia. Mamy początek kwietnia i dalej się nic nie zmieniło, więc ja uważam, że komuś bardzo mocno na tym zależy, aby rolnicy skupiali się tylko na sprawach związanych ze zbożem oraz z tranzytem, a z tyłu jest cała masa innych problemów, o których nawet nikt nie mówi i nie podaje rozwiązań. Rolnicy czekają na dopłaty, czekają na wypłaty, jeśli chodzi o ekoschematy. Mamy nowy sezon za lasem. Rolnicy są w pełni prac polowych, tak to można powiedzieć teraz, tych wiosennych. I nikt dzisiaj nie mówi o tym, ile mamy zboża do wywiezienia. Padły tylko cyfry 5, może 8, może 9 milionów ton. Tak wywieziemy, no tylko ucieka nam kolejny dzień, kolejny tydzień i tak naprawdę do żniw zostało 3 miesiące, a nikt nie ustalił formy, w jaki sposób rozpocząć sprzedaż polskiego zboża do portów, które ma dojechać do krajów, które je potrzebują. Rozumiem, panie Tomaszu, czyli to może być tak zwana przykrywka dla innych równie istotnych spraw w polskim rolnictwie, spraw niecierpiących zwłoki. Chciałabym teraz pana zapytać o dalsze protesty, ponieważ to już jutro, 4 kwietnia, wiemy, że rolnicy będą po raz kolejny protestować, ale tym razem zmieniacie formę protestu po to, by nie były one uciążliwe dla innych mieszkańców Polski. I tutaj też warto wspomnieć, że cały czas protesty rolników cieszą się dużym poparciem w społeczeństwie. Tak, będziemy protestować, będziemy organizować te protesty. Odwiedzamy biura posłów, czyli tych osób, które, tak krótko mówiąc, odpowiadają dzisiaj za ten cały bałagan, bo nasze społeczeństwo już wie, już poznało nasze problemy. Społeczeństwo coraz bardziej jest świadome tego, że te problemy będą dotyczyć za chwileczkę ich samych, działkowców, którzy nie będą mogli uprawiać warzyw na własne potrzeby, firmy, przedsiębiorców, którzy za kilka miesięcy dostaną olbrzymie rachunki za energię. Ale wy przecież też produkujecie, tak? No warto tutaj podkreślić, że obecnie rolnicy to są tak naprawdę wielkie przedsiębiorstwa w dużej mierze. I ta podwyżka cen prądu, która wejdzie w życie od uwolnienia cen energii elektrycznej, która wejdzie w życie od 1 lipca, uderzy także was po raz kolejny. No, ależ oczywiście tutaj mówimy o suszarniach, mówimy o ogrzewaniach szklarni, produkcji rolniczej, która no, bez dwóch zdań opiera się bardzo mocno o energię elektryczną. I to również spowoduje podwyższenie kosztów produkcji, a co za tym pójdzie, spowoduje podwyższenie ceny naszych produktów, a na samym końcu zapłaci za to nasze społeczeństwo. Więc stąd to olbrzymie poparcie
społeczeństwa dla naszych protestów i z tego się cieszymy. Dlatego my zmieniamy formę, o której mówiliśmy, że nie blokujemy dróg, tylko wybieramy się do tych osób, do biur posłów, którzy zadecydowali o tym, że ten bałagan w tym momencie w kraju panuje, bo to oni głosowali za poparciem tych chorych ustaw europejskich i dlatego my będziemy to pokazywać i będziemy ich odwiedzać. Panie Tomaszu, jak konkretnie te odwiedziny będą wyglądać? A tego nie mogę powiedzieć, bo to nie będzie... Nie chce pan zdradzić, tak? To będzie na pewno niespodzianka, będzie na pewno głośno, będzie kolorowo i na pewno będzie zapachowo. No to rzeczywiście ciekawa zapowiedź. Przypominamy, że 4 kwietnia będziemy to transmitować. Za chwilę porozmawiamy o wyborach samorządowych, ale chciałabym jeszcze o jednym proteście porozmawiać. 20 maja także pan Tomasz Opszański na antenie Telewizji Republika zapowiedział, że znów przyjedziecie do Warszawy, że to będzie znów wielki protest, protest generalny, strajk generalny rolników w Warszawie. Czego możemy się spodziewać? No niestety ten ostatni protest w Warszawie był miejscami bardzo brutalny, bardzo zaskakujący. Myślę, że tak powinniśmy to określić. Tak, był bardzo brutalny i był zaskakujący. Najbardziej nas dziwi fakt, że policja, nie ma co mówić, szykowała się na ten protest, bo ilość funkcjonariuszy prewencji, która była od samego początku do końca przywieziona na miejsce tego protestu, wszystkie ulice obstawione prewencją, więc wychodzi na to, że ktoś z góry zakładał, ewidentnie, że będzie konflikt, będą starcia. My teraz do tego protestu na 20 maja zachęcamy wszystkich. Rozmawiamy w tym momencie z przedsiębiorcami, z firmami, z osobami, które po prostu, które będą dotknięte tym Zielonym Ładem. I tutaj widzimy bardzo duże poparcie tych największych firm, można powiedzieć, już w tym momencie, które jasno i wyraźnie, ja tutaj nie będę wymieniał nazwy tych firm, które jasno i wyraźnie mówią, że będą wspierać rolników, bo firmy, które zatrudniają na dzień dzisiejszy po kilkanaście, po kilkadziesiąt lub kilkaset osób, kilka tysięcy, one już widzą ten problem, który dotknie ich samych. A co za tym idzie, oni również będą mieli bardzo duże problemy, co odbije się, no niestety, ale na samych pracownikach. I oni wiedzą, że teraz jest olbrzymia szansa, aby do eurowyborów przygotować się bardzo mocno, aby do Europarlamentu z Polski poszły takie osoby, które będą przeciwne tej polityce Zielonego Ładu. Dodam tylko, my tutaj bardzo mocno na południu Polski prowadzimy rozmowy z naszymi sąsiadami z Czech, którzy również bardzo mocno szykują się do tych wyborów. Zapraszamy do rozmów Słowaków, więc te rozmowy o tych protestach i przede wszystkim uświadamianiu naszego społeczeństwa, na kogo nie głosować do Parlamentu Europejskiego, jest bardzo mocne. Ponieważ panie Tomaszu, ale to już właśnie po raz kolejny pojawia się w dzisiejszych rozmowach, że no właśnie, bo przed nami wybory samorządowe, ale co warto podkreślić, również wybory do Parlamentu Europejskiego i chyba należy tutaj bardzo dokładnie sprawdzić programy wyborcze osób, na które głosujemy. Tak, wspomniała pani o wyborach samorządowych. Za kilka dni mamy wybory samorządowe. Ja obserwuję po kandydatach, którzy startują do samorządu, że praktycznie żaden kandydat z mojego lokalnego tutaj terenu czy województwa nie mówi nic o Zielonym Ładzie. Żaden burmistrz, wójt, nie kandydat na wójta, burmistrza, na radnego nie wypowiada się kompletnie w kwestii Zielonego Ładu, tak jakby tego problemu po prostu nie było. Wszyscy chcą być tacy fit, wszyscy chcą być tacy eko. Węgiel jest zły, zobaczcie, budujemy wiatraczki, budujemy fotowoltaikę, tylko nikt dzisiaj naszemu społeczeństwu nie mówi z tych osób kandydujących do samorządu, że nasza sieć jest elektryczna jest przeciążona, za chwilę będą dotykać nas długie wyłączenia prądu i to jest olbrzymie zagrożenie, bo my chcemy produkować tej energii coraz więcej, tej zielonej energii, ale nikt nie myśli o tym, gdzie tą energię zmagazynować, czy w jaki sposób ją wykorzystać, bo wtedy, kiedy wieje wiatr i świeci słońce, mamy nadprodukcję tej energii. Jeśli ona jest wtłaczana do sieci elektrycznej, po prostu będą awarie tej sieci i ludzie będą całkowicie pozbawieni tego prądu. I to mnie też bardzo mocno zastanawia, że w wyborach samorządowych dyskusja na temat Zielonego Ładu praktycznie w ogóle się nie toczy. Panie Tomaszu, zastanawia to pana, co może być tego przyczyną? Czy uważa pan, że nie wiem, samorządowcy również ulegli temu zielonemu szaleństwu, że to jest temat, który ich po prostu nie interesuje? Tak, oczywiście, bo wielu samorządowców gra po prostu na zasadzie, tak jak powiedziałem, tej chwili,
że społeczeństwo chce być fit. Zobaczcie, mamy czyste powietrze, wokół miasta stawiamy wiatraki. Czyli to jest po prostu modne, tak? To jest przekaz, który trafia do społeczeństwa. Tak, ale ludzie, którzy zaczynają się tym mocno interesować, nagle się okazuje, że gdzieś w okolicy, tak jak na terenie mojego powiatu, ktoś po cichutku zmienia plan zagospodarowania przestrzennego z jednej z gmin, planuje postawienie ponad 250 wiatraków, o tym nikt głośno nie mówi, a ludzie, którzy się dowiadują, mówią, dlaczego jest to robione w taki sposób, dlaczego jest to robione w trakcie kampanii samorządowej, gdzie są zmieniane plany przestrzenne gmin. I tym ludzie powinni się zainteresować, który wójt, burmistrz, który samorząd lokalny właśnie w ten sposób działa, bo po wyborach się okaże, że zagłosowaliśmy na ludzi, którzy chcą wokół danego miasta, wsi czy większego miasteczka, chcą postawić elektrownię wiatrową, która będzie się składać z kilkudziesięciu lub kilkuset wiatraków. I to jest niebezpieczeństwo. Powiedział pan, że do tego protestu 20 maja mają do was dołączyć inne grupy społeczne, także przedsiębiorcy. I ja widzę tutaj podobieństwo do krajów zachodnich. W Niemczech też rolnicy zaczęli protestować, a wkrótce potem dołączały do nich inne grupy społeczne, zawodowe, także związki zawodowe. Odnoszę wrażenie, że tutaj jest sporo tych wspólnych mianowników wśród rolników Unii Europejskiej. Tak, oczywiście, ponieważ my jeździmy do innych krajów, my spotykamy się z tymi organizacjami, którzy pokazują tak naprawdę, jak to u nich fajnie działa. Ja muszę trochę z przykrością powiedzieć, że my w naszym społeczeństwie jeszcze musimy się troszeczkę poduczyć tego protestowania zachodniego, bo tam, jeśli jedna grupa społeczna protestuje w imieniu dobra wspólnego wszystkich mieszkańców, to inne grupy społeczne dołączają się do tego, tak jak patrzymy właśnie na Niemcy, na Holandię czy na Francję. Tam przedsiębiorcy, przewoźnicy, wszyscy popierają tych rolników. My niestety jeszcze u nas w kraju mamy taką tendencję do tego, że jeśli ktoś protestuje, no to nagle ktoś wymyśla drugą grupę ludzi, żeby troszeczkę poprzeszkadzała, bo jakiś jest interes innej grupy ludzi ważniejszy niż dobro ogółu. I my tutaj dlatego tak mocno rozmawiamy z przedsiębiorcami, z firmami transportowymi, które widzą te zagrożenia i one nas chcą popierać, bo oni to po prostu już zrozumieli, że wszystkie przepisy dotyczące samochodów elektrycznych, dzisiaj mówimy o samochodach osobowych, ale dzisiaj nikt społeczeństwu naszemu nie chce powiedzieć, że samochód elektryczny, jeśli mówimy o osobówce, to jest taka droga zabawka jednorazowego użytku, która będzie nam służyła maksymalnie 7 lat i po 7 latach zostanie oddana do złomowania. Dzisiaj społeczeństwu naszemu nikt tego nie tłumaczy, że ktoś sobie kupuje dzisiaj samochód elektryczny za 200 tysięcy złotych i tak naprawdę on go po 7 latach już nikomu nie odsprzeda, bo nikt go nie kupi, bo na rynku wtórnym samochodów elektrycznych po prostu nie ma. Po cichutku się wprowadza już ciężarówki elektryczne, to firmy transportowe również bardzo dobrze widzą. Mamy autobusy elektryczne. I taki prosty przykład z miasta Krakowa, gdzie miasto Kraków... No tam mamy już te autobusy, tak? Tak, zakupiło autobusy elektryczne i czytałem ostatnio w jednym z artykułów, że do remontu czy do wymiany baterii tych autobusów będzie skierowanych 17 autobusów miejskich, gdzie koszty naprawy czy regeneracji tych autobusów będzie ponad 12 milionów złotych. Więc ile zapłacą za to wszystko samorządy, które mają te elektryczne autobusy, a te remonty przełożą się na ceny biletów komunikacji miejskiej. Panie Tomaszu, i to się łączy z tym wszystkim, co pan powiedział, że rzeczywiście te rozwiązania, kwestie Zielonego Ładu, importu i tak dalej, to są kwestie, które dotyczą po prostu nas wszystkich. I myślę też, że też dlatego to poparcie społeczne dla protestów rolników jest tak duże. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. To był pan Tomasz Ognisty, członek prezydium NSZZ Rolnicy Indywidualni Solidarność, a my oczywiście dziś cały dzień transmitujemy, pokazujemy te protesty. Także dziś o godzinie 19:30 gośćmi Danuty Choleckiej będą pan Mariusz Borowiak, rolnik, a także pan Patryk Natkaniec, również rolnik, członek NSZZ Rolnicy Indywidualni Solidarność. Zapraszamy oczywiście już teraz. Drodzy państwo, a już za chwilę serwis informacyjny, następnie kolejne rozmowy. Do zobaczenia.